Cześć! W tym wideo powiem Ci kilka zdań o uznawaniu polskich świadectw międzynarodowych tam, gdzie wymagane są świadectwa English One, Seafarer Medical Certificate. Dzięki temu filmowi dowiesz się, jak nie jechać do lekarza na Wyspy Brytyjskie i mieć uznane świadectwo polskie. Zaczynam oczywiście od zapytania marynarza. Witam. Zarejestrowałem się do Pana na wizytę w Pańskiej przychodni. Chciałbym potwierdzić, czy dostanę u Pana badania wymagane pod angielską banderą. W Anglii to się nazywa English One i wygląda to tak jak w załączniku. Dowiedziałem się, że muszę wcześniej zrobić morfologię. Byłem w szpitalu i miałem robione wszystkie badania krwi. Czy przynieść te wyniki? Odpowiadając na to pytanie, według mojej wiedzy w Polsce nie ma lekarza uprawnionego do wystawiania English One. Z trybu akredytacji tych lekarzy też wynika, że nie będzie ich w przyszłości, bo system wybitnie preferuje lekarzy brytyjskich, a Polak nawet nie za bardzo się może o to ubiegać. Na szczęście na stronach Maritime and Coast Guard Agency znajdziesz countries whose medical certificates are accepted as equivalent to the UK medical certificate. I Polska jest wymieniona zaraz za Pakistanem, a przed Portugalią. Czyli mój certyfikat będzie traktowany na równi z English One, a przynajmniej tak wynika ze strony rządowej. Oczywiście English One na ich druku wystawiać nie mogę. Jak to jest w praktyce za bardzo nie wiem, ale na pewno mój certyfikat oszczędzi Ci wyjazdu do Wielkiej Brytanii, aby uzyskać English One. Darek Krośnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań marynarzy. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, to daj kciuka do góry. Chętnie też usłyszę Twój komentarz poniżej, jak jest z tym uznawaniem zagranicznych świadectw zamiast English One. Jak zwykle najwięcej informacji znajdziesz na blogu www.badanialekarzamedycynypracy.com, gdzie Cię serdecznie zapraszam. Subskrybuj kanał i zostań stałym widzem. Koniecznie też poleć go swoim znajomym. Do zobaczenia w następnym filmie.